musiałam zapomnieć po prostu, żeby móc dalej żyć. Dlatego mi jest trudno wracać do tego czegoś, co było 10 lat temu. O kurwa! I muszę ci powiedzieć, że nie mam pojęcia dlaczego. Dom, w którym żyje się zgodnie z przyrodą, a rytm wyznaczają pory roku. W takie klimaty trafił temat legnickiej wystawy Srebra stołowe i nie tylko. No i tu z żoną żeśmy współpracowali i ona wpadła na fajny pomysł, że można by było zrobić pojemniki na przyprawy w formie czosnków. No wtedy to był tak jakby szczyt naszych, właśnie ogród szalał, był przepiękny, dom osiągał już swoje też to apogeum doskonałości. Goście walili drzwiami, oknami.
telewizja kręciła, wiesz, te klimaty. No i to wszystko się właśnie wtedy trzeba było jeszcze mieć, ugruntować swoją pozycję właśnie dobrym miejscem w konkursie i pomysł powinien być genialny. No i tak trafiły na wystawę do Legnicy i nawet dostaliśmy wtedy taka nagroda Młot Fahrenheita ufundowany przez gmina Jabłońskiego. Powinnam wrócić do tego, jaki to miał ten Garden Party, że to miał tytuł Garden Party, czyli bal na działce. Nam się wydawało, mnie się wydawało, bo ja tytuł też wymyśliłam. Mi się wydawało, że to będzie zabawny tytuł. Znaczy, tak chciałam bardzo zwrócić uwagę na ten pomysł tych czosnków, że mi się wydawało, że jak tylko podam pieprzniczkę, solniczkę, to będzie za mało, że to musi być duże i wtedy sama wielkość już jury powali. No i tak też się stało i powstały czosneczki. One trochę inne były od tych, które obecnie robimy. Z tym, że nawet nie one były samym obiektem, co obiektem była ogromna taca, na której te czosnki były podane. To była taca z wydrężonego pnia gruszy, która rosła u nas w ogrodzie i umarła naturalną śmiercią i leżała przed domem taka lekko spróchniała. Wybraliśmy i wnętrze, dorobiliśmy uchwyty, dorobiliśmy herb nasz na łęcz z boku. Wydawało mi się, że bardzo dowcipne, że ta drewniana prosta taca ma herb z boku. Te czosnki przeszły metamorfozę, bo oczywiście te pierwsze były bardziej takie toporne, przaśne, potem zaczęły być coraz takie bardziej wygładzone, może takie właśnie bardziej, jakie bardziej gadżety się zrobiły. Pierwsze były takie właśnie jak z ziemi. Dobrze się sprzedawały jako pojemniki, były świetnie trafione, bo posiadały w sobie i swoją jakby magiczną taką tajemnicę, jak i to, że same były przyprawami, prawda, czosnek. Oprócz tego fantastycznie pasowały technologicznie. Srebro w pewnym etapie obróbki jest łudząco podobne do powierzchni, kolorystycznie do powierzchni czosnku, która może być biała, przechodząca tam zresztą czasem nawet jakieś takie czerwone zabarwienia i no i przez ten swój charakter, a mało tego, ponieważ występowały dwa, były bardzo dobrym prezentem ślubnym, są głównie kupowane jako prezent ślubny, jako pieprz i sól, prawda? Jest to coś, co mogło stanowić pretekst do zakupu tego typu obiektów. Pomysł to jest część, a dopiero ten przedmiot to jest takie wyrzeźbiarskie działanie, i takie następne. Wiesz, nie wystarczyło mi czasu też, wiesz, fizycznego. Ogród, prowadzenie domu, wiesz, te wszystkie aranżacje. No to właśnie na tym polegała moja fajna współpraca z Markiem.